Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Tradycyjnie witam na mojej stronie wideomarketing.pl i w tym wideo poruszam problem znaczącego spadku dochodów z reklam AdSense przy wprowadzeniu na stronę internetową różnych form pozwalających na tworzenie Twojej listy adresowej. Szczególnie mi chodzi o formy typu pop-up, które wyskakują, zasłaniają w pewnym sensie Twoją stronę, no zmuszają internautę do podjęcia jakiejś decyzji, albo kliknąć i zamknąć ten pop-up, albo wpisać się na listę. I no logicznie wynika z tego, że te formy pop-up w pewnym sensie konkurują z reklamami AdSense, czyli jeżeli ktoś się już zdecyduje na wpisanie na Twoją listę, no często gęsto nie kliknie już w reklamę Google. No tradycyjnie jest dylemat, być albo nie być, no tam szekspirowski trochę, czy warto tracić jedno źródło zarobku, szczególnie jeżeli jest już ustabilizowane, nie będąc pewnym drugiego, no czyli zamienił stryjek. Większość osób, w tym tutaj ja również, zaczynając swoją przygodę ze stronami www, a później marketingiem internetowym, nie zaczyna go od tworzenia listy adresowej jako głównego źródła dochodu. No, w moim przypadku był to taki typowy hope marketing, no i w zasadzie po pewnym czasie, mając już ruch na stronach, poza bezpośrednim przyciągnięciem klienta do mojej firmy, właśnie te dochody z AdSense były miłym dosyć uzupełnieniem moich zarobków. Można by się tam pochwalić czy nie, ale w szczycie była to równowartość mojej emerytury mundurowej. No cóż, można te AdSense lubić, no lub kochać, nienawidzieć. Tym niemniej przy dużym ruchu na stronie kilkadziesiąt tysięcy, czy nawet kilkaset tysięcy, czy może więcej, są one jako dochód pasywny do rozważenia. Zdecydowaną jednak wadą jest to, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika, że zarabia się na nich coraz mniej przy tej samej ilości kliknięć, albo może i nawet przy większej. I jesteśmy również tutaj jak chłop pańszczyźniani, zależni od algorytmu Google. Google coś zmieni, nasza strona się nam nie podoba i lecimy w internetowy kosmos czy w jakiś inny niebyt. Czyli jesteśmy uzależnieni od tego algorytmu jak chłop pańszczyźniany od hrabiego. No, nie przygadując pracownikom budżetowym, można by powiedzieć jak budżetowe pensje od humorów ministra Rostowskiego. Natomiast no, chłopi, przynajmniej ci od Raymonda, mieli jednak chyba nieco lepiej. No i tutaj zaprezentuję, jak kształtowały się moje zarobki na przestrzeni ostatnich lat, pomimo wzrastającego ruchu na stronach, wzrastającej agresywności tych reklam, szczególnie polegających na ulokowaniu ich nieco wyżej. No i spadek jest widoczny nawet gołym okiem i nawet dla tych kiepskich w matematyce. Natomiast po wprowadzeniu form pozwalających się na zapisanie do listy, spadek był jeszcze większy. No i oczywiście to, co powiedziałem, powstaje pytanie, czy warta jest ta skórka za wyprawkę, czyli wzrost liczby posiadanych adresów, w moim przypadku do około 170, ze spadkiem zarobków o kilkaset euro miesięcznie. No i jakie wnioski? Zdecydowanie myślę, że tak. Lista mimo wszystko jest jakąś wartością trwałą. No oczywiście, jeżeli nie spamujemy, zawsze ktoś się może z tej listy wypisać. Odsetek jest tych ludzi spory. Widać to przynajmniej na AWeber w zakładce Unsubscribed. No reklamy Google w zasadzie w tej chwili za grosze. Czasem przekierowują do konkurencji lub nawet na zupełnie jakieś niepowiązane z Twoją witryny. Co mnie przekonało zaledwie po miesiącu do listy, oprócz, no, że tak powiem, opinii różnych guru marketingu e-mailowego czy internetowego, a mianowicie taki mały sukces finansowy,
I na czym on polegał? Po zrobieniu kilku filmów wideo na temat szczepień tropikalnych, no, zaprezentowałem to jako kurs, do którego można się było zapisać poprzez listę i sekwencyjnie wysyłane filmiki przez Aweber. No i po zrobieniu kilku wideo na temat szczepień tropikalnych, no nie dalej niż wczoraj, przyjechało mi do Wrocławia, ale aż z Krotoszyna, trzy osoby, które zdecydowały się wylecieć do Kenii, zdecydowały się zaszczepić na pewne szczepionki, przeciwko pewnym chorobom, które tam w Kenii można nabyć i które za jednym posiedzeniem zostawiły u mnie skromne 1400 zł. I no, za te pieniążki poświęciłem już pewien czas tym osobom i z rozmowy, z nawiązania znajomości wynikało, że zapisali się oni właśnie na tą moją listę, następnie obejrzeli wszystkie filmiki i w przedostatnim filmiku zacząłem już zdecydowanie zapraszać na szczepienia i do odwiedzenia mojej firmy. No i te filmiki były wysyłane sekwencyjnie co kilka dni przez Aweber. No, żeby było jasne, nie cała kwota stanowi mój zysk, no ale ta usługa również nie jest u mnie najtańsza w porównaniu do konkurencji. Również niektóre szczepienia wymagają powtórki, czyli tak zwanego doszczepienia dla osiągnięcia pełnego efektu. No, ci ludzie, bardzo mili państwo ze swoją córką, zabrali kilka wizytówek również do swojego biura podróży z Ostrowa Wielkopolskiego, które toż to biuro organizuje im tą wycieczkę. No, jeszcze nie wiedzą, że po kilku miesiącach dostaną też ode mnie maile przypominające właśnie o wspomnianym wcześniej doszczepieniu. Cóż jest jeszcze ciekawego? Na dobrą sprawę te osoby wcześniej rozpoznawały miejscowy rynek. No, są z Wielkopolski, czyli gdzie zadzwoniły pierwsze? No, do różnych ośrodków w Poznaniu, prawda? I oczywiście odbyły miłą rozmowę, z reguły jednostronną, najczęściej łącząc się z automatycznymi sekretarkami, prawda? Czyli mili państwo, w sumie lokalni patrioci z Wielkopolski, no, jeżeli pamiętamy Lech Poznań, Śląsk Wrocław, no, stadiony, lokalni patrioci z Wielkopolski przyjechali do Wrocławia. Także sorry Wielkopolska, ale jak będziecie tak oszczędzać, no, również na marketingu internetowym, to na pewno czwartej Rzeczypospolitej nie zbudujecie. W tym momencie pozostawiam decyzję, czy warto rozbudowywać listę kosztem AdSense. No, w sumie wam, moim widzom, prawda? I ja na razie pozostaję przy systemie mieszanym, no ale jeżeli ktoś ma jakieś inne doświadczenie lub porady, tradycyjnie zapraszam tutaj na mojego bloga wideomarketing.pl lub no, również na kanał YouTube wideo, Lekarz Medycyny Pracy. Także bye bye, mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Także jeszcze nie zabiłem reklam AdSense na swoich stronach, ale myślę, że stopniowo będą one eliminowane.